Cześć, witam, tu Sławek i kolejna edycja co się dzieje na rynku kryptowalutowym. Styczeń 21, 2018. Jak widzimy, market cap jest 591 miliardów. To jest gdzieś o 30 miliardów mniej, niedużo, ale trochę mniej. BTC dominance 34,8% całego rynku. To znaczy, że Bitcoin z całego tego wszystkiego rynku, ile pieniędzy jest w nim, to 34,8% tego całego rynku, ok? No dobra, Bitcoin jest 12 260, trochę idzie w dół. Mi się wydaje, że Bitcoin jest warto akumulować cały czas aż do 20 tysięcy dolarów. Jest taki jeden pogląd, że Bitcoin będzie ostatnim raz. Ostatni, to będzie ostatni rok, w którym średnia klasa będzie mogła mieć taki prawdziwy dostęp i inwestować w ten Bitcoin, bo potem po prostu będzie za drogi. To jest taki jeden pogląd. Dobra, dalej. Ethereum prawie 1100. Trochę mała zmiana. Wydaje się, że Ethereum jest naprawdę bardzo dobry. Trzeba trzymać w swoim portfelu. Czemu tak mówię? 90% wszystkich monet na rynku kryptowalutowym jest na podstawie Ethereum. ERC20 token. Okay. Na tym skończę na razie. Ripple. Mi się wydaje, że Ripple jest dobry do $1,75. Teraz jest trochę w dół wchodzi 6,71%. Dobra cena. Bitcoin Cash jest dobry do 2000. Cardano też mi się wydaje, że jest dobry projekt. Może nawet tak wyjść, że ten Cardano, jak coś stworzy, jakiś prawdziwy taki produkt, na razie to jest dużo z tego, to jest tak, ludzie po prostu wkupują ten potencjał tej monety, ale to może być naprawdę coś bardzo mocnego, co może nawet podbijać ten Ethereum. Dobra, dalej Litecoin jest dobry poniżej 200 dolarów. Mi się wydaje, że pozycja do 350 dolarów jest dobra. NEM, nie mało mam do powiedzenia na NEM. Neo miałoby naprawdę dobre ostatnie wiadomości. Teraz trochę idzie w dół, ale mi się wydaje, że oni jeszcze o wiele urosną. Stellar nawet trochę w dół poszło, jest mniej niż 5 centów, nie? Mi się wydaje, że to też jest dobra kryptowaluta, za dużo nie będę mówił. IOS, IOTA. Dzisiaj trochę więcej chcę poświęcić IOTA. Czemu? Bo dzisiaj jest taki artykuł, że IOTA Foundation to fundacja IOTA, która jest ich główna baza jest w Berlinie, Niemiec, Niemczech. Dzisiaj są wiadomości, że oni, że Volkswagen jest częścią ich supervisory board. No i to jest naprawdę pozytywna rzecz dla IOTA. Taka, to nie jest takie prawdziwe partnerstwo, ale to, że oni jakoś tam działają razem. I tutaj jest ich strona internetowa, chciałem pokazać trochę, jak to wygląda. Mają ładną stronę, można sobie poczytać. Tutaj oni opisują o co chodzi, w czym się specjalizują. Nie, okej, okay. Tutaj właśnie jest, chciałem pokazać, jak wygląda taki jeden white paper, to jest tutaj właśnie ten opis tego projektu, nie? I tutaj opisują właśnie tego. I to zaraz opowiem trochę bardziej o tym, ale okej, okay, to pisze, że IOTA jest kryptowaluta, która jest dla Internet of Things i z tego korzysta z tego. Wiem, że to takie bardzo techniczne opisy, nie? To jak nie jest się informatykiem, to może być ciężko, nie? Ale mi się wydaje, że jak jest możliwe przeczytać to,
ten white paper i to tak, żeby się zorientować, to jest naprawdę warte. Tutaj właśnie jest taki model, jak wygląda Tango. Zaraz pokażę taki krótki filmek. Jest przyspieszone. I trochę opiszę bardziej o IOTA, bo mi się wydaje, że warto trochę omówić niektóre bardziej szczególnie te kryptowaluty. Okej. To było zaczęte 2015 przez tych deweloperów tutaj. Ich moneta weszła w grudniu 2015. Mają swoją centralną bazę w Berlinie i specjalizują się właśnie w the Internet of Things. To też jest głęboki temat, trzeba też, mi się wydaje, warto sprawdzić se na Google, o co się rozchodzi ten Internet of Things. Okej, tutaj opisuję, ile tych monet jest, to znaczy 2,8 peta. Tutaj jest ta liczba, jaka duża, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, nie? 2,8 peta po angielsku. I tutaj ich takie główne atrybuty, nie? I oni mówią, że tym więcej ludzi dołącza się, tym szybsze będą te transakcje. Okej, okay, tutaj jest porównanie, jak to działa, że jak masz tym więcej ludzi i tym więcej ich używa, tym wolniej działa ten blockchain. Dlatego teraz ten Bitcoin, oni próbują przyspieszyć Bitcoin, znaleźć czy rozwiązać te projekty, które nazywają Segwit, i drugi projekt, który nazywają Lightning, nie? I oni próbują przyspieszyć ten blockchain dla Bitcoin. No ale dobra, mówimy teraz o Tango. Okej, to pokażę zaraz, jak to wygląda i to wytłumaczę. Okej. No właśnie, najważniejsze jest to, że oni próbują to tak zrobić, że nie będzie żadnych kosztów, jak będzie się używać ich kryptowalutę w zakupach, czy jak będziemy przesyłać się te IOTA między sobą. Potem też opisują, że to będzie ten odporny przeciw czegoś, co się nazywa quantum computers. Też nie będę to omawiać tutaj, co to znaczy. Można sobie poczytać o tym. Okej, okay, to jest najważniejsze. Blockchain przeciwko Tango, nie? Tutaj. Okej, okay, blockchain to działa w ten sposób. Kupujemy, jest transakcja, i potem zanim możemy iść dalej, używać następną transakcję, to wszystkie komputery muszą potwierdzić to w takim bloku, że tak, to jest, weryfikujemy, się zgadzamy i dalej się ciągnie ten bęs, nie? I idzie w jedną stronę. To jest blok po bloku. Tak, dlatego się nazywa blockchain. Też można o tym więcej sobie poczytać. A teraz pokażę, jak wygląda Tango. Tango na tym polega, że jest, jak tutaj jest nasza transakcja, to zanim ona jest zweryfikowana, my musimy, czy nasza transakcja musi pierw zweryfikować dwa naprzód, i tak się ciągnie. I tutaj jest, też pokażę zaraz, co to znaczy tutaj na dole. I na przykład tutaj jesteśmy, to ten musi potwierdzić następne dwa, ten, a ten będzie potwierdzać tej, ale najważniejsze jest to, że to też idzie w jakiś sposób naprzód, dlatego piszę, to nazywa się Directed Acyclic Graph, nie? I to nie idzie w kółko. I to jest właśnie ten Tango. Okay, zaraz pokażę taki graficzny model, żeby to można, tutaj tak wygląda. Okej, okay, tutaj będę pokazywać to trochę, to program. Zobaczymy, jak to wygląda. Jak wygląda Tango i to idzie. Jak widzicie, to idzie naprzód, nie? To się tak ciągnie naprzód i to dodaje te nowe transakcje. No i dobra, to wystarczy na razie. Idziemy dalej. Odnowimy tutaj ten ekran. Okej, okay, to zostaliśmy na IOTA. To mi się wydaje, że jest dobra pozycja do $5, nie? I też chcę powiedzieć, że teraz idzie dalej w dół, jest dobra, naprawdę dobra okazja kupić tego jak najwięcej i siedzieć na tym, bo
Na tym polega ten rynek, że każda jedna z tych monet, ich kolej nadejdzie na nich. I też jak mówiłem, że, czy jak nie mówiłem, to teraz mówię, że te wszystkie monety, które są w głównym 10, to, że one są w głównym 10, to znaczy, że oni coś dobrze robią. To nie jest przypadek, że oni są w głównej dziesiątce. Okay? I tutaj IOTA też jest big cap, bo big cap, tak jak mówiłem, według mojej definicji, wszystko ponad 5 miliardów jest big cap, okay? Duży cap, to znaczy dużą kapitalizację ma. Okay? To znaczy wszystko poza Bitcoinem, nawet bo Bitcoin, to mi się wydaje, że to ma własną kategorię, to jest big cap. Okay? To mamy big cap aż od, w tej chwili od Tron. Okay, to mi się wydaje, że Dash jest też projekt dobry do 1000, Monero jest dobry do 500, Tron jest dobry, to chyba, jak nie mylę się, pisałem sobie, szybko powiem. Też nie chcę przekroczyć 15 minut, nie, ale to są najważniejsze monety. Mi się wydaje, że warto z nimi zacząć. Tym bardziej, jak chcemy minimalizować ryzyko. Okay, jak znajdę, to teraz pokażę, to ile powinno być. Tron, sorry, że to trochę czasu tutaj zajmuje. Taka długa, okej, okay. Tron do 10 centów. Dobra, Icon jest bardzo dobry, mi się wydaje, że pójdzie jeszcze bardzo dużo w górę. Roblox jest dobry projekt, VeChain jest dobry projekt. Tether koniecznie nie. Oni mówią, że jak kupisz u nich tą kryptowalutę, ich token Tether, to jest jakbyś kupował 1 dolar. To jest nieprawda. Dużo ludzi kupowało te Tether tokens, jak była ta potężna korekta. Korekta się skończyła, dodaliśmy znowu te 200 miliardów, a ich ilość tych tokens dalej tak samo stoi. Okay? To jest coś nie tak jest z tym. Z daleka. To upadnie tak samo jak BitConnect i też nie będę mówił w tym filmku, co to jest BitConnect. Proszę bardzo, żeby sprawdzić to na internecie. To było największy dziad na tym rynku. I dobrze, że to zamknęło się. Sorry, jak ktoś z Was inwestował to, ale to była piramida po prostu. Okay. Dalej Zcash. Wydaje się, Zcash jest też dobry projekt. Duży potencjał na przyszłość. Okej, dalej co bym mogę powiedzieć? Ardor jest dobry. Qcoin Shares jest dobry. Binance Coin tutaj ominąłem, chciałem wrócić. Też jest dobry, 20 dolarów. Qcoin do 20 dolarów też jest dobry, kupować. Walton jest dobry. Nie będę opisywał teraz to. Loopring jest dobry. Basic Attention jest dobry. To po prostu jest za dużo, żeby omawiać w 15 minutach. Tak będę teraz po jednej monecie w tych wiadomościach, jak będzie czas na to, będę omawiał. Substratum, mówiłem, zdecentralizowany internet, to, że nasz internet będzie wolny i nikt nie będzie regulował, super, to jest co potrzebujemy. I to właśnie blockchain to jest idealna technologia na takie coś. Okej, dalej. Co jeszcze? Próbuję się trzymać między 15 minutach, nie? I broń Boże, ponad 20 minut, bo wiem, że nikt nie chce siedzieć tak długo i słuchać tego. Poet jest dobry, ten bardzo dobry projekt. To jest dobra cena, na przecenie jest. Raiden Network jest dobry projekt. Okej, zobaczymy, co to jeszcze jest. Co mogę powiedzieć? Wabi jest dobry projekt. Ja tego same takie diamenty omawiam, dobra? Wszystko to, co ja mówię, to są diamenty. Oprócz najwyżej to jest naprawdę coś, co broń Boże, nie dotykaj tego, ok? Nie chcesz stracić pieniędzy. Weźmy za słowo. Albo po prostu zrób własne badania na to, nie? Unicoin Gold jest dobry projekt. Dobra kryptowaluta. Może jeszcze wejdę krótko tutaj na trzecią stronę. Lunar.
Bardzo fajna taka Wikipedia. Taka nowa Wikipedia, bardzo ładnie wygląda. Można zobaczyć stronę, naprawdę fajnie, super. Też można zarabiać, pisząc dla nich nowe artykuły na bardzo pięknej platformie. Gefto, bardzo dobry projekt, duży potencjał, bardzo tanio. Naprawdę to będzie, to ruszy w górę. Ja kiedyś też opiszę to wszystko bardziej szczególnie. Może nawet takie będę filmki robił po Monecie. Ja wiem, że to jest naprawdę przydatne. Nie ma tego dużo w polskim języku. W tych niektórych projektach takie dobre projekty. I też można powiedzieć, że są undervalued, to znaczy, że są niedocenione. Czyli coś jeszcze mogę tu zobaczyć. Tu jesteśmy naprawdę nisko. No dobra. To bym powiedział, że to wystarczy na dziś. I tak jak mówię, że z czasem mam zamiar dodawać takie bardziej takie specjalistyczne wideo, bo jest tak dużo mówić tutaj, na przykład jak budować portfel, jak zakładać konto, gdzie kupować, i jakie monety, takie nowe projekty i może nawet takie bardziej szczegółowe, takie pod koniec tygodnia robić takie podsumowanie wszystkich najważniejszych wiadomości. Nie? Żeby przygotować się na następny tydzień i tak dalej. No dobra, to już nie będę bredził i dziękuję bardzo i do zobaczenia.